ładny widok, nie? Ale to wszystko wywaliło, nie wiadomo kiedy, prawda? A tak sobie pomyślałam, dochodzą do nas głosy, że polska rozrywka zrobiła się jakoś tak ostatnio statyczna, taka zatęchła. Także razem z kolegami postanowiliśmy ją nieco odświeżyć i tak jakoś ten nasz program przewietrzyć. I przy okazji ja się troszeczkę przewietrzę, bo szczuchy tam i tak w tym studiu prześmiardły papierosami, że to nie do wytrzymania. A po co prać, jak można przewietrzyć, nie? Zapraszam na program! Cholera jasna, porozpieprzany znowu ten kop. Tutaj brudno, ten siedzi ciuśmo, gwiazdy patrzy naprawdę. Panie Mikołaju, no! Pani Hiacynto, no! Co pani też zrobiła z moimi pergaminami? Coś leżało porozrzucane, no to wzięłam, wrzuciłam do kosza i tyle, proszę. Wrzuciła pani do kosza? A co miałam? Moje perga... Pani Hiacynto, no to już jest naprawdę za dużo. Co? No co to ten Zygmunt stary z ludźmi porobił? W pośmietnikach muszą grzebać. Naprawdę, kiedy w tym kraju będzie lepiej? Czy pani wie, co tam było? Tam było moje epokowe odkrycie. Czy pani wie, że to słońce stoi w miejscu, a ziemia się obraca naokoło, a nie odwrotnie? Tak, a do Klewek to przyjechali talibowie. Wychodzę na miasto. Niech pani wychodzi. Cześć, Koper! Idziesz do grodu na piwo? Pod jelenia? Cześć, Koper. Ty... Niestety nie mogę. Chodź, Koper! Wyrwiemy jakieś dziewki, pójdziemy nad Wisłę. Pracuję. Ej, rusz się, stary toruński pierniku, co? Piszę wiekopomne dzieło o obrotach ciał niebieskich. A może najpierw obrócimy parę zwykłych ciał, co? Czy wiecie, że to słońce stoi w miejscu, a ziemia krąży naokoło, a nie odwrotnie? Super. To co, idziemy? Super? To jedyna wasza reakcja na ideę, która zmienia porządek wszechświata i inaczej sytuuje człowieka wobec Boga i kosmosu? To tylko to? Super? Dzisiaj piątek może być kłopot z miejscami. No. O czym wy mówicie? To rewolucja myślowa. Ty! Rewolucja myślowa? Bardzo dobrze, okej, Koper. Ale stary, jest piątek, zaczął się weekend. Może byś przestał myśleć o robocie. Dajcie mi spokój. Ty, co to jest? Sekstans. Sekstans? Sekstans? Ja, czy coś do świntuszenia? Jak to się zakłada? Ty czy partnerka? Pokaż. Ty, a to, co? To luneta mojej konstrukcji. Patrząc przez nią, dokonałem... Cicho! Ty, ale to wariacie! Zostawcie. Rozbiera się! Pokaż! To nie do tego... Potęga! Ale rakieta, ale... Kto to jest? To nie do tego służy. Dajcie spokój. To Hiacynta, moja gospodyni, ta co tu... O matko. No, mówiłem. Tego nie widziałem. Napiję się. Pokaż. Już się ubrała. To co, idziemy na piwo? A ile w Jeleniu kosztuje szklanica piwa? 3 dukaty. 3 dukaty? Mhm. Jaka astronomiczna suma. W sklepie kosztuje 0,5 dukata. Panie Mikołaju, wychodzę na miasto. Coś tak gapicie. Muka! Nie było. Uważaj, sekstans spadł pani. No to... Tak. W lunecie czyli... wyglądała lepiej. Czyli mówicie, że... 3 dukaty, a w sklepie 0,5 dukata, tak? A gorzała kosztuje w sklepie dukata. Co tu robić? Co robisz? 3 dukaty, 1 dukata. Wiem! Kupimy gorzałkę w sklepie, obalimy ją w parku, ja, ty i ty, wstępnie natrzaskani, pójdziemy do Jelenia na piwo i dziewki. Kopernik, jesteś genialny! Rozmawiam z wysokim urzędnikiem Interpolu. Podobno ostatnio odnieśliście spory sukces. Tak, to prawda, udało nam się. Razem z grupą niemieckiej policji przechwyciliśmy na terenie Moraw około 200-osobową grupę, tak zwany antyozon. Kim oni byli? Co oni robili? Proszę pani... Ci ludzie psiukali dezodorantami zawierającymi freon, jak również gazowali samochodami na parkingach,
zwiększając w ten sposób dziurę ozonową. To jacyś samobójcy. Nie, to była dokładnie przemyślana akcja, która miała na celu ocieplenie się klimatu na naszej planecie, a w konsekwencji podniesienia się poziomu oceanów. Celem ostatecznym miało być uzyskanie przez Czechy dostępu do morza. No to miałoby opłakane skutki dla Polski. No, oczywiście. Mielibyśmy oczywiście dostęp do morza, ale niestety od spodu. Proszę, widzi pan? Czesi niby taki miły naród, no, a trzeba uważać. Absolutnie. Dobrze. Drodzy... Droga koleżanko i drodzy koledzy. Zebraliśmy się na specjalnym, nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Krajowej naszej partii w związku z tym, że zbliżają się wybory prezydenckie. I nasza partia musi wystawić swojego kandydata. Proszę bardzo, jakie są kandydatury? Kto chce zabrać głos? To może ja. Proszę. To może ja bym kandydował. Aha. Przepraszam, a dlaczego pan? No bo dobrze wychodzę na zdjęciach. A co najważniejsze, mogę mówić przez godzinę, bez przerwy, bez zająknięcia i nikt nie wie o czym. I ogólnie jestem dobry w takich ogólnym bredzeniu, w takich ogólnikach. Mhm. A nie. A jakie pan ma w ogóle wykształcenie? Bardzo interesujące zagadnienie. Mhm. Uważam, że wykształcenie jest podstawą, na której powinno się opierać współczesne społeczeństwo. O! Dobry jest. Dobry. A konkretnie? A konkretnie to mam wykształcenie takie jak prezydent, czyli nie skończyłem studiów. Nie skończyłeś, bo ich nie zacząłeś. Zamknij się, Ruro. Drodzy koledzy i koleżanko, ja myślę, że społeczeństwo dojrzało do tego, żeby w końcu prezydentem była kobieta. Bardzo dziękuję. Dlatego też proponuję nieobecną tutaj moją żonę. No, panie Kologo, przepraszam, ale do pana żony to społeczeństwo jeszcze długo nie dojrzeje. Halo? Alina? Tak, proponowałem oczywiście. No niestety uwaliliście. A konkretnie Feliksiak. No, panie Feliksiak, ale pan sobie bigosu narobił. Dobrze, ale generalnie kobieta to jest bardzo dobry pomysł. Jak już musi być dziwnie, to wystawmy Murzyna. A dlaczego nie ja? No, ale z kobietami jest zawsze kłopot. To zajdzie w ciążę i nie, potem co? Nie zajdę. No, pani na pewno nie zajdzie, bo żeby zajść w ciążę, to najpierw trzeba... No co? Tutaj... Dobrze, dobrze. To może ja. A pan nie. A dlaczego nie? Pan ma zbyt radykalne poglądy. Przepraszam, czy to, że jestem za karą śmierci, to jest zbyt radykalny pogląd? Wiele ludzi tak uważa. No ale egzekucje publiczne na stadionach, no daj pan spokój. Może i tak, ale tylko na krwi kułaków i posiadaczy może nastąpić prawdziwe odrodzenie. Daj pan spokój. Siadaj pan. Dziwię się, że nikt na to nie wpadł. Ale jako lider partii ja jestem naturalnym kandydatem. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze mamy w kieszeni głosy wszystkich kobiet, dla których jestem ucieleśnieniem ich najbardziej skrywanych erotycznych pragnień. Ja się napiję. Ja czuję tylko nieukrywane obrzydzenie. Obejdzie się bez pani głosu. Po drugie, jestem dobry w polityce zagranicznej. Tak? Tak. Stolica Szwecji? Bangladesz. Cholera, nie dał się zagiąć. Dobry jest. A jakie ma pan konkretne osiągnięcia w tej zagranicznej polityce? Nawiązałem stosunki z żonami dwóch ambasadorów. Nie, no pan się nie nadaje. Dlaczego? No nie nadaje się pan. Dlaczego? Pan nie nadaje. Prasa od razu wyciągnie tą historię ze zbiorowym gwałtem, w którym pan uczestniczył. To błędy młodości. To było 2 lata temu. Tak, ale prokurator umorzył sprawę. Tak, tylko że teraz po pijaku co jakiś czas do nas wydzwania i chce coraz większych pieniędzy. Kolego, niedługo zacznie nam ich brakować. Dobrze, skoro nie moja żona, to może ja. Nie. Pan to na pewno nie. Dlaczego nie? Proszę pana, proszę. Narutowicz, Wojciechowski, Kwaśniewski, a nawet Wałęsa, no to jakoś brzmi, ale prezydent Cycoń... Wiedziałem, że wypłynie sprawa tego głupiego nazwiska. No Cycoń, to jest tak jak jakaś nazwa nawozu. No, krosta czy wrzut? Na pewno krosta. Wrzut na cycu. Proszę pana, naprawdę, kolego. Krowim. W każdym razie, spójrzmy prawdzie w oczy. Nie mamy dobrego kandydata na prezydenta. No nie mamy. Nie mamy. Słuchajcie,
A tak mi przyszło do głowy. A może on, co? Nie, nie, on nie. Ale dlaczego on nie? On jest dobry. Dobry on jest. Myśleliśmy o nim, no, ale jednak nie. Nie, no, on jest taki jakiś nijaki, niewyrazisty. Bo poza tym nie ma wyższego wykształcenia. Ta, lubi dać w palnik, obraca się w nieciekawym towarzystwie, coś kręci, kogoś kryje. Nie. Zresztą nie można być prezydentem trzecią kadencję. Halo? Cześć, Marta. Hej, kochanie. Szukasz pracy? Nie, u nas to wszystko, wiesz, już jest pozajmowane. Ale słuchaj, wysyłanie ogłoszeń to nic nie da, naprawdę. Musisz jakoś bezpośrednio umówić na rozmowę z jakimś fajnym dyrektorem, no. Załóż jakiś maxi, dekolt, mini spódniczkę i wal na rozmowę, no. Jak to byłaś już 3 razy, no i co? 3-krotne usiłowanie, gwałt. Ty, Marta, dawaj szczegóły. Zaczekaj chwileczkę. Proszę Państwa, zapraszam na dalszy ciąg programu, no. Dawaj, Marta. Coś ty zrobił, to nie wiesz. Ale jazda! Zbliżają się wybory prezydenckie. Wspólnie będziemy wybierać głowę państwa. Jakie według pana cechy powinien mieć idealny kandydat na ten urząd? Powinien być wysoki, postawny, taki męski, poważny, z takim głosem, żeby miał taki głos. I powinien mieć na imię Roman. Prywatna klinika walki z nałogami znanego psychoanalityka doktora Kazimierza Posuwały. To tu każdy z nas może pozbyć się tego, czego się wstydzi. Panie doktorze, jestem kasjerką PKP i proszę pana, jestem tak opreskliwa dla ludzi, że to chyba jest nie do wytrzymania, wie pan? Jak tylko widzę, że ktoś zbliża się do kasy, to ja od razu jestem tak wnerwiona i patrzę z podełba, z widoczną wzgardą, nie potrafię sobie z tym poradzić. A ma pani tak co miesiąc, czy częściej? Nie, codziennie. Ja proszę pana, nienawidzę ludzi, nienawidzę. A oni tylko cały czas czegoś chcą ode mnie. Najchętniej to ja w ogóle bym sprzedawała im bilety, ale by do izby tortur, najlepiej. Znaczy sprzedawała, za darmo bym im tam dawała te bilety. A skąd się to pani wzięło? A pan nigdy nie bywał pryskliwy, wredny i gburowaty? No, bywam oczywiście, ale wyłącznie w stosunku do żony. Poza domem uchodzę za przyzwoitego i miłego człowieka. Ja dla wszystkich jestem wredna. Na okrągło, proszę pana, wszyscy mnie wnerwiają. I wszyscy czegoś chcą ode mnie, to szlak mnie trafia od razu. Taki na przykład przychodzi taki, i już widzę z daleka do kasy, idzie taki grzeczniutki, bo widzisz, że już jestem wnerwiona, jak tylko że się zbliża do mnie. Już tak podchodzi do kasy i tak, poproszę bilet do Kielc. No też ja tak z umiarem. No to jaki ten bilet? On mówi, jak to jaki? No to ja dopiero dostaję kurde. Mówię, jak to jaki? Normalny czy ulgowy, ty robaczywa głucha, głucha, obrzydliwa kliencino! Tak, 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 znam to, wie pani. Nieraz kupowałem bilet. I co, w ogóle się pani nie uśmiecha? Słucham? I nigdy się nie uśmiechasz, głucha pało? Czasami się uśmiecham, na przykład jak mówię, opóźniony 120 minut, albo nie mam wydać, właśnie odjechał. No i tak, to wtedy tak. Ale pani, skądś to znam. Czy zawsze pani chciała być kasjerką na PKP, czy też miała pani jakieś inne marzenia w dzieciństwie? Wie pan co, no nie, oczywiście ja tak najbardziej to marzyłam o tym, żeby pracować na lotnisku, sprzedawać bilety na przykład do Dubaju albo do Bazylei. No przecież to brzmi, a nie tam sprzedaję bilety do Tłuszcza albo do Grodziska. A wie pani, to ja pani mogę chyba pomóc, bo moja żona pracuje na lotnisku. Zaraz do niej zadzwonię. No co tak długo nie odbierasz, truda małpo? To się pocałuj, wiesz gdzie. No i co, panie doktorze? A co mnie to obchodzi? Pan chyba też wybrał zły zawód. Tak, wie pani, ja to zawsze marzyłem o tym, żeby podróżować po Afryce. Albo pracować w domu pogrzebowym. Ubierałbym się na czarno, nie? A idealnie byłoby podróżować karawanem po Saharze. Witam państwa. Do naszego programu zgłosiła się interesująca osoba, pan Ireneusz B., były pracownik Urzędu Bezpieczeństwa, czyli w skrócie UBEK, odpowiedzialny m.in. za prześladowanie duchownych.
Dzień dobry, witam państwa. To pan między innymi palił akta, tak? No tam palił. No, robiłem akurat zwyczajowe porządki na wiosnę, no i być może coś tam się spaliło. Ale widząc, co się teraz dzieje, postanowiłem z pamięci odtworzyć listę tych ohydnych zdrajców i kapusi, których zwerbowaliśmy. Proszę. O, fantastycznie, super. Lista. Powiem panu, że jak przeczytałem, co ja tutaj spisałem i kogo, to powiem panu, że ta lista jest naprawdę porażająca. Porażająca. Ja tu spisałem aktorów, polityków, dziennikarzy. No, niektórzy do tej pory pełnią znane funkcje publiczne. Rzeczywiście. O, i ten tu jest, patrz pan. A tak się wymądrza w telewizji. Jest. A czy ma do tego moralne prawo? Obawiam się, że niekoniecznie. Bardzo panu dziękuję. Ja to zaraz opublikuję w internecie. Cieszę się, że mogłem się do czegoś nadać. Ale zaraz. Nie wiem, wie pan, bo jakby tak się nad tym głębiej zastanowić, no to czy taka lista, spisana przez pana, lista agentów, czy ona jest wiarygodna? No bo przecież jest pan byłym ubekiem, tak? Kolego, uważaj, żebym i ciebie nie dopisał. Irena, która jest godzina? Piąta. To TeleExpress jest. Gdzie jest pilot? Siedzisz na nim, ciulu. Ja? Ale co, ja? No. Ja bym czuła. Faktycznie, dobra. Ale teraz, Irena, proszę cię. Przez 15 minut się do mnie nie odzywaj. Proszę, cicho. Kogo to cholera niesie? Dzień dobry. Akurat. Cześć, Bogdan, co robisz? No. TeleExpress oglądam, no. O, co obejrzymy sobie z tobą, co? No. Dowiemy się, co się dzieje na świecie. Dobra, może coś będzie o cyklotronach, nie? Ty, ale ten orło schudł. Wiesz co, on chyba przytył. Nie, on schudł, tylko wyłysiał i wygląda jakby przytył. No gdzie tam wyłysiał? W sensie nie, wyłysiał to ten Bogdan, ten dozorca z krzywym nosem, nie Bogdan? Tak, dozorca? No Bogdan, co ty nie reagujesz w ogóle? Oho! Premier. Jak on się nazywa? Jest to jakiś słupeczek, krokiewka, jakoś tak? Belka! Belka! Ale zobaczcie, ale ten krawat to sobie mógł lepszy wybrać, nie? No bo, ale koszmarny. Krawat może być, ale ta marynarka to nie jego. Ty, a ile on może mieć lat? A wiem. No to myślisz, że się poznasz w telewizji, to oni się tam tak zmalują, że stary wygląda na młodego, a młody jakby zaraz miał umrzeć. A, no tak. Byłam raz tam, widziałam. Na Ukrainie coś się stało. Co? Byłem kiedyś na Ukrainie. Tak? No. We Lwowie! Ale pies mnie pogryzł! Matko boska! Szczepione to było gówno? Nie, taki jamnik mały. Jamnik! A ja, no. To taki mały. Chyba, ile w tym Iraku mają ropy, nie? No woda, no. Nie, co z tego, że mają ropę, jak nie mają wody? No to nie mają czego do benzyny dolewać na stacjach, nie? A ja to ostatnio zatankowałem malucha na stacji i przejechałem 100 metrów i koniec. A co to się stało? Popsuł się. Co się stało? Popsuł się, tak? Nie, wjechałem w ślepą ulicę. Wjechałem w ślepą ulicę. Ty, kurde, ile ten sierocki już w tym TeleExpressie? Nie, już 10 lat normalnie. Skąd oni go w ogóle wzięli? Do końca życia będzie tam chyba siedział. No. Dobrze, że nie, w tym zielonym, bo tam cały jakiś czas był w zielonym. Taki patrz. A ten jeszcze śpiewa? Jeszcze śpiewa! Czyta! A wiesz, że ja czytałam, się rozwiódł z żoną? Tak? Normalnie! Przecież jakoś się afiszowała, ja wiesz, go wiesz. No ja się całowali, ale łącza razem do obudu, czy na to mnie zesrali. Ja nie jestem młodszą. A co miał ze starszą? Ja bym wiedział. Tylko trzeba było się. Kto w ogóle młodsza i ładniejsza? Co ci starsza? Jeszcze się więcej z tym rokiem. Patrz, koniec. No i koniec. No i niby informacja, nic się człowiek nie dowiedział. Nie, po prostu absolutnie. Nie Bogdan? Zaczynamy. Proszę. Wszystko tobie, ukochana firmo,
U stóp w darze składa każdy z nas. Z ust strumienie słów radosnych płyną. Żyj nam, firmo nasza, tysiąc lat. Tyś ojczyzną ponad życie miło. Tobie myśli, słowa, pot i krew. My twe dzieci, tyś naszą rodziną. A nad wszystkim czuwa ojciec wszech. Ukochany szef, umiłowany szef, ukochany jak ojciec i matka. Ukochany szef, umiłowany szef, bardzo ładna też sekretarka. Ukochany szef, umiłowany szef, ukochany najlepszy, najlepszy. Ukochany szef, umiłowany szef, on z roboty nas nie wypieszy. Firmo, firmo, ukochana firmo, ty z roboty nie wyrzucaj nas. Raczej przenieś na posadę inną lub zmniejsz pensję tak na jakiś czas. A gdy kiedyś zdarzy się nieszczęście i wyrzucisz nas na zbity łeb, odejdziemy smutni, wierząc święcie, że na pewno gdzieś na świecie jest. Jeszcze lepszy szef, jeszcze fajniejszy szef, lepszy nawet niż ojciec i matka. Jeszcze lepszy szef, po prostu super szef. I ładniejsza też sekretarka. Jeszcze lepszy szef, jeszcze fajniejszy szef. Z wszystkich szefów na świecie najlepszy. Jeszcze lepszy szef, po prostu cudo szef. On z roboty nas nie wypieprzy. No, w słońcu to naprawdę cieplutko, ale jak tak zawieje, no to święci pańscy, normalnie to jest bardzo, bardzo nieprzyjemne. No, żeby mi się tylko jakieś choróbsko nie przyplątało z tego wszystkiego, no. A ja mam takie wrażliwe ciało, no ja przecież wczoraj takie niby nic, a normalnie taka malinka mi się na udzie zrobiła, no, że... No, no właśnie zawiało, do zobaczenia.